Dobrze, to posłuchajcie, skoro już zrobiliśmy wprowadzenie, jeżeli chodzi o Infrastructure as Code, porozmawialiśmy o CloudFormation i zobaczyliśmy, jak zainstalować CDK i jak z niego skorzystać, to teraz zobaczmy, jak za pomocą tego rozwiązania zaprojektować i zdefiniować trochę bardziej skomplikowany system. Posłuchajcie, podzieliłem tą część na kilka części, ponieważ no, uporządkuje nam to jakby zdobywanie tej wiedzy i trochę będzie miało to większe ręce i nogi. Dobrze, zobaczmy zatem, co będziemy faktycznie budowali. Na repozytorium, w repozytorium AWS Samples, a dokładnie AWS CDK Examples, jest wiele różnego rodzaju przykładów w różnych językach, które pokazują właśnie, jak wykorzystywać CDK do definiowania i projektowania własnych systemów i własnej infrastruktury. Posłuchajcie, ja będę to pokazywał w kolejnych częściach na przykładzie Pythona, aczkolwiek jak wcześniej wspominałem, gdybyście jednak wykorzystywali inny język programowania, to sama jakby struktura, sam schemat będzie analogiczny. Posłuchajcie, tutaj w ramach Pythona widzę, że jest no paręnaście, parędziesiąt różnego rodzaju przykładów. To, co ja będę wykorzystywał, to będę bazował na tym tutorialu, czyli nowa sieć VPC, grupa autoskalingowa, baza danych. To jest diagram, który przedstawia właśnie tą infrastrukturę, którą my będziemy tworzyć. Zobaczcie, że w ramach niej jest definiowana nowa sieć VPC. Następnie definiowanych jest sześć podsieci. Podsieci publiczne, podsieci prywatne. Następnie będzie tutaj load balancer zdefiniowany. Będziemy mieć również NATy, które dadzą dostęp publiczny do tych serwerów aplikacyjnych, które będą w grupie autoskalingowej. Będzie również serwer bastionowy, za pomocą którego będziemy mogli wejść z internetu, oraz będą bazy danych. Ewentualnie jakieś jeszcze inne elementy, ale o tym później najwyżej zobaczymy. Zatem widzicie, że bardzo tak standardowa, ale też nietuzinkowa architektura, którą sobie właśnie zdefiniujemy za pomocą CDK. Posłuchajcie, zatem tutaj na tej stronie jest informacja, jak to powinno być wykonane i tak dalej, więc ja będę odrobinę na tym bazował, ale nie wszystko. W kilku miejscach zmodyfikuję trochę ten tutorial i dodam kilka elementów własnych. Dobrze, posłuchajcie, no to zatem zabierajmy się za pracę. I jak wcześniej utworzę sobie nowy katalog, nazwę go Tomek App, albo zaczekajcie, może Web App, do którego katalogu wejdę. Następnie, co będę chciał zrobić, to będę chciał ponownie utworzyć projekt CDK. Pamiętacie, czyli CDK init. Podam app, dzięki temu już ten projekt może być zainicjowany w jakiś sposób. Language i Python. Widzę, że moje środowisko, mój katalog jest inicjowany. Wszystko zakończyło się jakby pomyślnie. I teraz, jeżeli sobie tutaj zanalizuję moje pliki w tym katalogu, to zobaczę, że już tych kilka plików tutaj jest. Dobrze, posłuchajcie, co jeszcze? Tutaj też, jak tworzyliśmy ten projekt, to na dzień dobry dostałem kilka informacji, co powinienem zrobić. I teraz, jeżeli bazujemy na Pythonie, to musimy również jakby tutaj uaktywnić środowisko wirtualne, więc ja to zrobię. W zależności, jeżeli pracujecie w oparciu o inny język programowania, to tego niekoniecznie będzie trzeba robić. Więc wywołam teraz to polecenie. Widzę, że już jestem w środowisku moim wirtualnym. Co mi to daje tak naprawdę dla tych osób, które nie wiedzą, to dzięki temu, jak będę instalował teraz jakieś to oprogramowanie, biblioteki, to one będą instalowane w ramach tego środowiska, a nie po prostu na moim komputerze. I teraz kolejną jakby operacją, którą muszę wywołać, będzie operacja pip install, które zainstaluje mi odpowiednie te biblioteki, które są wymagane.
i instaluje mi do tej biblioteki i gotowe. No dobrze, posłuchajcie, więc pora zacząć kodować i teraz ja w tym przypadku będę wykorzystywał IDE Visual Code, Visual Studio Code i to w tym właśnie środowisku będę z Wami teraz to wszystko definiował. Posłuchajcie, po lewej stronie widzę moją katalog Web App. No i tutaj znowu te kilka plików, które były automatycznie stworzone, jak na przykład requirements, jak setup Python. Tutaj ten plik będzie o tyle istotny, bo ja tutaj mogę dodać ewentualnie inne biblioteki, które ja będę chciał, żeby były w ramach tego projektu dodawane. Ale co będzie najważniejsze, posłuchajcie, to znowu tak naprawdę to będzie w katalogu Web App. Plik web app stack Python. To ten będzie plik, przynajmniej na chwilę obecną, w którym będziemy definiować nasze nowe elementy infrastrukturalne. I posłuchajcie, tutaj jeszcze jest jeden plik, który też będzie istotny, bo też będziemy go modyfikować, mianowicie plik app Python. On właśnie tak naprawdę jest tym punktem startowym, za pomocą którego te wszystkie inne pliki będą wywoływane i te zasoby, które będą tam zdefiniowane, będą utworzone. Posłuchajcie, czemu będzie ten plik istotny? Ponieważ my będziemy mieć więcej niż jeden plik. Ponieważ mamy tutaj mamy bazę danych, mamy sieć, mamy serwery wirtualne i żeby nie umieszczać wszystkiego w jednym pliku, to my to podzielimy na kilka plików. Dobrze, więc jak to zrobimy? Posłuchajcie, więc po pierwsze ja sobie zmienię nazwę tego Web App Stack na przykład Networking. Dzięki temu tak naprawdę wiem, że w tym pliku będę, co będę chciał zrobić, to będę chciał jakby definiować elementy sieciowe. Zmienię tą klasę również na Networking Stack. I na razie jest wszystko w porządku. Ponieważ to zmodyfikowałem, to w pliku app Python również tu muszę wprowadzić pewne zmiany. Mianowicie, posłuchajcie, muszę zaimportować networking stack. I tutaj był obiekt klasa networking stack. Czyli w skrócie, teraz co ja robię, to mówię, że w ramach tego pliku będę wykorzystywał te elementy z tego pliku networking stack Python. Tam był obiekt klasa zdefiniowana jako networking stack. I teraz będę chciał go w skrócie wykorzystać, no to tu też muszę zmienić. Dzięki temu tak naprawdę, dzięki tym kilku krokom, za chwilę, jeżeli będziemy syntezować właśnie nasz plik Pythonowy, to będzie tworzony szablon CloudFormation na podstawie tych elementów, które zostały zdefiniowane w pliku networking stack Python. Oczywiście tu na razie nic nie ma. Dobrze, posłuchajcie, zobaczmy, czy to na razie działa. Ja sobie tutaj utworzę nowy terminal i wywołam teraz polecenie cdk synth. Zobaczcie, że wypluł mi szablon CloudFormation i teraz obok też zobaczcie, że utworzył nowy katalog CDK Out. To jest ten katalog, w którym szablony CloudFormation są przechowywane później. No i zobaczcie, że mam katalog, rzeczywiście mam szablon Web App Template. I na razie jest pusty. No i teraz moglibyście jeszcze się zastanowić, skąd tu mam Web App. No bo właściwie możemy jeszcze zmienić jedną rzecz. Wrócę tutaj do App Python i teraz jak tworzyliśmy te elementy, podałem Networking Stack App Web App. Ja to zmienię na Networking. I teraz jak wywołam jeszcze raz polecenie cdk synth, to zobaczę teraz, że mi utworzy ten plik jako Networking Template. Pozostał ten plik Web App, bo wcześniej go utworzyłem, ja go teraz skasuję, bo on już mi nie będzie w ogóle potrzebny. Dobrze. Czyli teraz na jakim etapie my jesteśmy? Jeżeli będę teraz definiował jakieś elementy sieciowe w tym pliku i będę następnie wywoływał moją metodę app cdk synth, to następnie będzie aktualizowany ten plik networking template JSON poprzez zdefiniowanie tych zasobów sieciowych, o które mi chodzi. I właśnie to będę chciał zrobić. W porządku.
Dobrze, posłuchajcie, więc co zaraz będę chciał zrobić, to będę chciał zdefiniować tutaj pewne elementy sieciowe. Teraz te elementy sieciowe, tak jak nie pamiętacie, to jest VPC. Teraz VPC jest w module EC2. No i ten moduł muszę sobie tutaj dodać, czyli w skrócie znowu importuję AWS CDK, AWS EC2, no i będę się do tego odnosił jako EC2. Posłuchajcie, tak jak wcześniej, w poprzedniej części już mówiłem, moduły takie nie są na dzień dobry zainstalowane, więc ja muszę sobie to doinstalować. I teraz jest kilka możliwości, w jaki sposób mógłbym to zrobić. Co ja zrobię, posłuchajcie, to sobie skopiuję ten tutaj nazwę modułu i nazwę AWS CDK i przejdę tutaj do pliku setup Python. I teraz posłuchajcie, mógłbym to teraz to zrobić tutaj setup Python, ja to tu zrobię, albo w pliku readme. Co teraz zrobię, to tutaj po prostu w install requires ja sobie po prostu dodam właśnie ten moduł, czyli AWS CDK, AWS EC2. I oczywiście muszę to teraz jeszcze doinstalować faktycznie, więc wywołam to polecenie co wcześniej, pip install requirements. To mi spowoduje, że ten, również te dane, które były zdefiniowane w pliku setup Python, będą wykorzystane. Wywołuję to polecenie i zobaczcie, że on mi tutaj zaczął coś doinstalowywać i w skrócie doinstalował mi właśnie między innymi tutaj to EC2. No dobrze, czyli jesteśmy w domu, mamy już ten moduł doinstalowany i będziemy mogli go wykorzystywać. Więc wróćmy zatem do naszego szablonu tutaj Pythonowego i zacznijmy definiować nasze elementy sieciowe. Dobrze, posłuchajcie, więc co ja będę teraz chciał zrobić, to będę chciał zdefiniować sieć. Pamiętacie być może, jak wcześniej pokazywałem Wam szablony CloudFormation, nawet taki prosty Basic Network, to tutaj on miał 100 linii. 100 linii, które mówiło o tym, że utworzymy sieć, tworzymy podsieć pierwszą, drugą, trzecią i tak dalej. Więc dużo wpisania było, żeby zdefiniować te elementy. A teraz robimy to prościej właśnie za pomocą CDK. Posłuchajcie, więc może tak, utwórzmy na sekundkę jeszcze dokumentację i zobaczmy, jak posługiwać się dokumentacją. Posłuchajcie, więc ja sobie teraz wygooglałem AWS CDK VPC i wejdę sobie tutaj na pierwszy z linków. I teraz zobaczcie, że na przykład mam przykład, jak coś takiego powinno być stworzone. Na przykład poprzez definiowanie takiej składni, on mi tworzy tutaj właśnie sieć o takiej adresacji IP. I teraz tylko mała uwaga, to jest w TypeScriptie. My będziemy chcieli to zrobić w oparciu o Pythona, więc ja w skrócie tutaj wejdę sobie właśnie i wybiorę Python. I teraz to ma do siebie, że tutaj jak już wejdę w Pythona czy w jakiś inny język, to nie pokazuje mi przykładu. Chociaż nie, zaczekajcie. Jednak mi pokazał przykład, to jest coś nowego, więc o tyle nawet będzie fajnie. Czyli tak, tworzymy VPC w takiej składni, więc ja sobie to teraz skopiuję i wrócę tutaj do mojego szablonu i wkleję to. Czyli co ja tutaj robię? Tworzę nowy obiekt VPC, on jest właśnie z modułu EC2, podaje scope, czyli self zazwyczaj, podaje jego ID, nazwałem go sobie tutaj DVPC, no i jakieś parametry, które potencjalnie są obowiązkowe albo chcę je zmodyfikować, w tym przypadku adresacja IP. No dobrze, posłuchajcie, zapiszmy sobie to i spróbujmy zobaczyć, czy na razie wszystko się ładnie działa. I w tym celu, posłuchajcie, ja znowu wywołam polecenie CDK synth i zobaczymy, czy wszystko jest ok. Wróćmy sobie tutaj do szablonów katalogu CDOut Networking Template i zobaczcie, że rzeczywiście on mi tutaj utworzył dużo, dużo obiektów. Tak naprawdę zobaczcie, to ma 500 aż linii, prawie 500. I ktoś mógłby zadać pytanie, ale dlaczego aż tyle rzeczy? W końcu my tylko sieć utworzyliśmy, tylko obiekt VPC. Zgadza się, ale
ponieważ nie podaliśmy żadnych innych elementów tutaj w tym miejscu, to CDK jego zaletą jest również to, że on automatycznie samemu potrafi, ma defaultowe elementy. I on defaultowo utworzył właśnie podsieci i tak dalej, i tak dalej. I teraz moglibyśmy z tym zostać, albo moglibyśmy to jednak coś tu zmodyfikować. I ja będę chciał jednak coś zmodyfikować, bo pamiętacie w naszym diagramie, że co ja chciałem mieć, to chciałem mieć 6 podsieci. Dobrze. Zatem co jeszcze tu będę chciał zdefiniować? Posłuchajcie, w naszym diagramie, który wcześniej mieliśmy, zobaczcie, że ja tak naprawdę tutaj wykorzystuję dwie strefy dostępności, dwie availability zony. Jeżeli tego chcę, jeżeli nie zmodyfikujemy tej funkcjonalności, to on automatycznie CDK deployuje to wszystko w trzech strefach dostępności. Natomiast powiedzmy, że nam dwie wystarczą. I tutaj jednym z parametrów, które tutaj mamy, jest właśnie max AZS. I w skrócie ja mogę sobie tutaj dodać taki parametr i na przykład powiedzieć, że ja chcę, żeby moja sieć rozciągała się tylko i wyłącznie na dwie strefy dostępności, bo do tego to mi tutaj wystarczy. No dobrze. Co jeszcze? Innym ciekawym tutaj konfiguracją jest coś takiego, co się nazywa subnet configuration. Czemu to będzie istotne? Zobaczcie znowu na diagram. My tu mieliśmy 6 podsieci. 3 w jednej strefie, 3 w drugiej. I teraz jakby celem naszym jest to, żeby te na lewo podsieci, ta górna i ta dolna, były podsieciami publicznymi. Czyli z nich jest dostęp do internetu, z internetu jest dostęp do nich. Druga warstwa podsieci to są podsieci, które są podsieciami prywatnymi. Tutaj nie ma dostępu do internetu. Jednocześnie są serwery wirtualne, które potencjalnie muszą coś pobrać z internetu, czyli mimo, że do nich nie ma jawnego dostępu do internetu, z internetu do nich, to one mogą coś pobrać, dlatego będą te NATy wykorzystywały. No i trzeci jakby warstwa tych podsieci to są te podsieci, gdzie będziemy tworzyć bazy danych. One charakteryzują się w tym zamyśle tym, że z internetu nie ma tu w ogóle dostępu i też z nich w ogóle nie ma dostępu na świat. I teraz czemu to jest istotne? Bo CDK ma taki koncept podsieci, konfiguracji, które są podsiecią publiczną, prywatną albo isolation. I to właśnie są takie trzy typy, czyli publiczna mówi: automatycznie tablice routingowe będą stworzone w ten sposób, żeby tutaj był dostęp do internetu. Prywatne podsieci będą takie, że tablice routingowe będą wykorzystywała NATa. Natomiast podsieci isolation spowodują, że w ogóle nie ma dostępu do internetu. Dlatego my właśnie chcemy teraz to subnet configuration wykorzystać, bo chcemy powiedzieć, że chcemy mieć takie trzy typy podsieci. No dobra. Więc ja sobie teraz wybiorę właśnie subnet configuration. No i teraz to jest tak naprawdę tablica, w której muszę podać właśnie o jakie konfiguracje mi chodzi. I tutaj widzicie, że właśnie to jest element opcjonalny. To jest lista tak naprawdę o subnet configuration. Jeżeli ja na niego kliknę, to mi tutaj pokazuje, jak taki obiekt wygląda. I jak z niego skorzystać. Dobrze, więc zobaczcie, że tak naprawdę co on tutaj ma, to on jest w tym module EC2 Subnet Configuration, więc ja sobie zrobię to, sobie to teraz skopiuję. OK, to będzie pierwsza konfiguracja i teraz co ja tutaj mam, jakie możliwości? Mogę podać jego nazwę, typ, maskę adresową, którą będę wykorzystywał i tu jeszcze informacja o rezerwacji. Posłuchajcie, to będzie istotne name, bo ja mam tutaj trzy typy podsieci, publiczna, prywatna i ta izolacyjna. Ja później będę chciał się do nich odwoływać. Więc to mi pomoże później jakby definiować, o czym ja w ogóle mówię. No i powiedzmy, że ta pierwsza podsieć, ten pierwszy typ konfiguracji to będzie public. Dobrze. Posłuchajcie, subnet type to będzie jakby istotne. Zobaczcie, że to jest typu subnet type. Jeżeli ja na tego kliknę, to znowu mi powie właśnie, że są takie trzy typy. No więc
ja tu potrzebuję subnet type i to jest coś takiego. I to jest albo właśnie isolated, private, public. I tu jest opisane właśnie, na czym one się charakteryzują. Czy to na przykład widzicie, że izolacyjne to są takie, gdzie dobrze bazę danych wrzucić. Te private to są takie, gdzie będziemy na przykład tablica routingowa będzie wykorzystywała NATa. No dobrze, ale my najpierw robimy sobie, definiujemy naszą podsieć publiczną. Dobrze. Czy coś jeszcze potrzebujemy? Posłuchajcie, Cidra nie będziemy tutaj, nie, będziemy, wybaczcie, będziemy, musimy podać jaką maskę będziemy wykorzystywali. No i powiedzmy, że maska 24 będzie. Dobrze. Posłuchajcie, wygląda, że wszystko to jest, co było istotne. I teraz, tak jak powiedziałem, my mamy takie trzy konfiguracje, czyli ja to skopiuję sobie po prostu. To było private, no i to też tu typ private. No i ten trzeci typ to był isolated. No dobrze. Dobrze, posłuchajcie, wygląda wszystko w porządku już. Wróćmy na sekundkę jeszcze do konfiguracji naszej całej sieci. Zobaczcie tak naprawdę, że tutaj w VPC moglibyśmy podać jeszcze wiele innych parametrów. Jak na przykład, czy w ogóle chcemy mieć NATa, może nie, może tak, czy chcemy mieć VPN-a i tak dalej. Dobrze, posłuchajcie, tutaj jest informacja o tym, ile takich NATów będzie utworzonych. Posłuchajcie, ja sobie powiem, że ja chcę mieć tylko na przykład, że ja chcę mieć dwa naty. Zaczekajcie, nie na tym elemencie. Ja sobie wcześniej to zdefiniuję. O, tutaj. Dobrze. Posłuchajcie, wszystko wygląda w miarę w porządku. Spróbujmy sobie znowu to jakby wywołać polecenie do syntezy. Zobaczymy, czy nie popełniłem żadnego błędu. Wygląda na to, że nie. Pójdźmy sobie do network. Czekajcie, otworzę jeszcze raz ten plik. No dobrze, i teraz zobaczmy, jak to teraz wygląda. Widzę, że tu mam jakąś podsieć. Zobaczmy, ile mamy takich podsieci. Ja sobie tutaj szybko wyszukam. Dobrze, tak na szybko wygląda, że jest wszystko w porządku, posłuchajcie, ale zaraz to jakby utworzymy, to zobaczymy wtedy jakby na żywo. Ale zobaczcie, że ten szablon CloudFormation tak czy siak jest całkiem spory. Zobaczcie, że teraz nawet ma 600 linii, bo mimo wszystko trochę to tam jeszcze zmodyfikowaliśmy, dodaliśmy parę elementów. Pewnie defaultowo wcześniej tych podsieci było mniej, a my tutaj jednak utworzyliśmy zdecydowanie więcej. No dobrze, posłuchajcie, ostatni element, który chciałbym dodać, to pamiętacie, że szablony CloudFormation jeszcze mają sekcję output, czyli one potrafią coś wypluć. I posłuchajcie, ja sobie dodam taki element kolejny właśnie. I to już tu wkleję, w dokumentacji można to znaleźć. On jest z modułu Core, czyli nie trzeba nic implementować. I tutaj właśnie to jest CloudFormation Output. No i teraz mówimy, że moim outputem jest... Zaczekajcie, to już sobie zmienię self VPC, czyli to jest ID tej sieci. I to chcę wypluć jakby na sam koniec. No dobrze, to już teraz jakby wywołajmy metodę cdk synt. Zobaczmy teraz, jak wygląda mój szablon. Przejdźmy na sam koniec. Zobaczmy, czy patrzcie, rzeczywiście mamy sekcję output, która jest referencją do pewnie do obiektu. Wyszukajmy go, do obiektu VPC, czyli dokładnie to, co chcieliśmy. No dobrze, posłuchajcie, no to właściwie jesteśmy teraz o krok od tego, żeby spróbować to wdrożyć. Dobrze. Posłuchajcie, jak to wdrożyć? No spróbujmy wywołać polecenie cdk deploy. Zobaczmy, czy to zadziała.
Zobaczcie, rzeczywiście zaczęły się informacje, że obiekty zaczęły być tworzone. 31 obiektów, już jeden został stworzony. Przejdźmy szybko, posłuchajcie, do konsoli AWS-owej. Zobaczcie, że mój stack networking, bo tak go nazwałem, jest stworzony. Jak sobie do niego wejdę, to w resourcach zobaczę właśnie, że te elementy, większość z nich zostało stworzonych. Tutaj jeszcze kilka elementów, głównie chyba NAT-ów jest stworzonych, to chwilę potrwa. Zobaczmy, jak tam nam IDE mówi. Rzeczywiście już 26 z 31 obiektów stworzył. W tej chwili tworzy NAT Gateway. Są dwa, ponieważ tak zdefiniowaliśmy, pamiętacie, tutaj w Pythonie było ilość NAT-ów właśnie dwa. No dobrze, posłuchajcie, ja teraz zatrzymam nagrywanie, wrócimy dosłownie za 3-4 minuty, jak to wszystko się utworzy. Ok, posłuchajcie, szablon został jakby wdrożony. Widzę, że tutaj się zakończyło wszystko. Jak przyjdę do CloudFormation, odświeżę, to rzeczywiście widzę, że mój stack networking, przypominam, czemu tak się nazywa, bo w pliku app Python tutaj nazywam go networking. Czyli został stworzony i w zakładce Resources widzę, że on powołał tutaj 30 obiektów. Wszystkie zostały stworzone i to są właśnie te elementy. Posłuchajcie, że ja szybko teraz przejdę właśnie do usługi VPC, bo właśnie tam stworzyliśmy te wszystkie elementy. To zobaczymy, jak to wygląda w tej chwili. Przejdę do zakładki Your VPC i to jest ta moja sieć. Zobaczcie, że tu jest nazwa stacka, czyli networking, myślnik DVPC. Skąd to się wzięło? To się wzięło, posłuchajcie, tutaj z tego ID. Ja mógłbym to nazwać może inaczej, Web App VPC. O, może tak. Posłuchajcie, spróbujmy sobie na szybko znowu to zaktualizować. Jak to zaktualizować? No znowu syntezujemy. I na szybko znowu po prostu wdrażamy CDK deploy. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to powinien zaktualizować tamtą nazwę. On powinien zobaczyć, co się różni od tego, co już jest. Różnice są niewielkie, bo to będzie tylko jeden tag. I powinien zaraz to wykorzystać i powinien zaktualizować to. Poczekajmy chwileczkę. Dobrze, posłuchajcie, wywołało się to. Trwało to trochę dłużej niż myślałem, bo to nie tylko tagi zmieniło, tylko tak naprawdę odtworzyło większość elementów, więc trwało to już 4-5 minut. Ale jak wrócę teraz tutaj do konsoli AWS-owej, do VPC, to zobaczcie, mamy nazwę stacka, a teraz mamy ten element Web App VPC. No dobrze, ja sobie teraz odfiltruję tylko elementy związane z tą siecią. I teraz przejdźmy sobie do podsieci. Czekajcie, coś tutaj nie gra. Odświeżę widok. O, i teraz zobaczcie w podsieciach, ile mam podsieci? 6. Zobaczcie, rzeczywiście mamy dwie publiczne, dwie prywatne i dwie isolated. To są połączenie tych nazw również, które my dodaliśmy. No i mamy jeszcze iterację 1, 2, żeby było łatwiej. W tablicy routingowej też mamy kilka tablic routingowych, ponieważ już teraz ta nasza topologia sieciowa nie jest wcale banalna. Mamy też na przykład w NAT Gateway dwa NAT-y, które były zdefiniowane. I jeszcze kilka innych elementów, które tam gdzieś z boku zostały stworzone. No ale w skrócie, zaczekajcie, zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Przejdźmy do CloudFormation, do sekcji Output i rzeczywiście zobaczcie, że tutaj na końcu wypluł ID tej sieci VPC. No dobrze, posłuchajcie, to jest to, co chciałem zrobić w tej części. Zobaczcie tak naprawdę, to jest to, co teraz widzicie na ekranie, to tylko to, co nam chodziło. Za pomocą dosłownie 30 linijek utworzyliśmy wcale nie banalną topologię sieciową, rozciągającą się na kilka stref dostępności z 6 podsieciami różnej konfiguracji, jeżeli chodzi o security i dostępność, i wszystko to naprawdę w ciągu kilku minut.
No dobrze, posłuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o tą część, a w kolejnej zaczniemy dodawać kolejny szablon, tym razem szablon i stack serwerowy. Dzięki, cześć.